Funkcjonują w internecie. Jeżeli sobie wpiszecie właśnie niematerialne dziedzictwo kultury, listy
to, to co idą. Ja przeanalizowałam je wszystkie i jak widzicie, tylko z całej Europy wyliczyłam ich aż 90. Natomiast bardzo dużo jest z Azji, z Dalekiego Wschodu, z Afryki, więc z tych kontynentów tradycyjnych, które tą kulturę ludową mają z dawnych, dawnych czasów. W Europie mamy 90 takich zjawisk i tutaj kilka przykładów, żeby w ogóle wiedzieć, co to takiego jest. W ogóle z całego świata. Mamy festiwal noworoczny w Chinach, tradycje śpiewu wielopokoleniowego we Francji, jakieś opowieści, sztuki właśnie opowiadaczy. Mamy nawet rytuał wspólnego połowu ryb, pojawia nam się kaligrafia w Mongolii, sztuka tkacka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Więc to są takie rzeczy, które jak pojedziecie do swoich babci i dziadków, to oni też to niektóre rzeczy potrafią robić. Ale tutaj jest to na tyle było ważne i ta grupa wspólnotowa była taka silna, że potrafili to wpisać. Tutaj mamy także taką listę jak dieta śródziemnomorska, tak? Cały czas pytam, dlaczego kuchni tamińskiej czy wschodniopolskiej nie można wpisać, ale widzę, że dzisiaj macie biesiadę, chętnie popróbuję zobaczyć, czy to rzeczywiście barmińskie zrobiliście, czy też różne napływowe, inne tradycje. To trzeba umieć bardzo dobrze rozróżnić, dlatego że my jesteśmy tutaj mieszanką różnych napływowych społeczeństw, również z Kresów Wschodnich czy ukraińskich, żeby nam się to wszystko nie pomieszało. Mamy festiwal pieśni i tańca Bałtyku, mamy flamenko w Hiszpanii, mamy przestrzeń kulturową, czyli takie miejsca, które nas otaczają. Mamy muzykę na Pomorzach oraz w Słowacji, mamy sokolnictwo na Węgrzech, procesje z figurami. I tutaj a propos tych procesji z figurami we Włoszech, już na polską listę krajową została wpisana na przykład procesja Bożego Ciała w Łowiczu. Także bardzo taki stary, tradycyjny obrzęd. I trzecia lista naszych praktyk, tak jak mówiłam, są to różne programy ochrony tego niematerialnego dziedzictwa kultury, programy edukacji, szkolenia. Cały czas tutaj jednak w naszym regionie, w ogóle w Polsce, żadne nie zostało wpisane jakiś program ochrony. Tutaj ja z panem Edwardem Cyrkusem, jak widzieliście, już może wcześniej napisaliśmy taki elementarz Gwary Pawłowskiej przez Krzysztof. Staramy się coś robić, ale to naprawdę potrzeba więcej osób zainteresowanych, żeby tą gwarę i tą naszą kulturę pawłowską móc wpisać na listę niematerialnego dziedzictwa. Co to jest to dziedzictwo kulturowe tak naprawdę? To są wszystkie praktyki, pewne wyobrażenia, przekazy. Te artefakty pewnie Was tutaj zainteresują. Artefakty to są na przykład taki czepiec, buty. To są takie drobne przedmioty, które są takimi źródłami świadczącymi o tej oryginalności. Musimy to uznawać za część swojego własnego dziedzictwa. Jeżeli jesteście tutaj już w czwartym pokoleniu urodzonym po II wojnie światowej na tej ziemi, to wszystko, co Was otacza, uważacie za swoje zapewne. Ale Wasi rodzice, dziadkowie przybyli z różnych terenów i oni tę część elementów swojego dziedzictwa przenieśli. Jeżeli będziecie uważali tutaj bardziej za swoje dziedzictwo, to właśnie to będzie to dziedzictwo niematerialne. Musi być to stale odtwarzane. Także ten projekt, w którym jesteście, to bardzo fajnie, ale go trzeba ponawiać, robić. Powinna to być tradycja tej szkoły, którą kiedyś trzeba przecież każdą tradycję zacząć. I myślę, że to jest piękny czas, żeby właśnie w tym kierunku pójść. W Olsztynie nie ma żadnej szkoły z takimi barmińskimi tradycjami. Dlaczego właśnie wasza szkoła nie mogłaby się tym zająć? I w czym to się przejawia? W przekazach ustnych, tradycjach, w sztukach widowiskowych, w jakich zwyczajach. Czyli nie tylko to, co z pokolenia na pokolenie jest przekazywane, ale też w jaki sposób można tak, taki teatr zrobić. Tak? To, co już zostało, nie żyje, to, co już trzeba reaktywować, na przykład tą gwarę, można to zrobić z tego sztukę widowiskową i wtedy w jakiś sposób też przekazywać te informacje. Oczywiście tutaj rzemiosło tradycyjne, ale nie jesteście w szkole zawodowej, tylko ogólnokształcący, więc może to mniej potrzebne. I teraz przygotowałam kilka slajdów pokazujących, jak te poszczególne elementy z konwencji UNESCO, więc z takiego bardzo oficjalnego dokumentu możemy przełożyć na to, co Was tutaj otacza. Panie przygotowały tutaj wystawkę z Waszej biblioteki,
jaką macie literaturę regionalną, ale zobaczcie tych książek wydanych o bajkach, o baśniach, o przekazach, o legendach. W naszego regionu jest dużo. Można je wszystkie wypożyczyć na stołówce w bibliotece. Część jest w bibliotece też pedagogicznej. Trochę rzeczy jest zgromadzonych w Radio Olsztyn. Ja zachęcam młodzież do zajrzenia na stronę Radio Olsztyn, ro.pl, Radio Olsztyn, internetową. Nie tylko można słuchać tam bieżącej muzyki, ale możecie wejść w audycję i w archiwum audycji takich jak Małe Ojczyzny, Niedziela Odkrywców, Reportaż czy Raz Prawidłowo. I tam są bardzo fajne wywiady z ludźmi, audycje właśnie, które pokazują tych mieszkańców tutaj i to, co oni robią dla regionu. Mateusz. Mieliśmy też takie programy telewizyjne jak Warmio i Portrety Warmio, które były nagrywane. One czasami są w regionalnej telewizji puszczane, ale niestety tych w internecie nie znajdziecie. Natomiast znajdziecie taki cykl i to też do nauczycieli. Jest taka informacja Ostatni Warmiacy i Mazurzy na stronie CEIK-u, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, które się w Parku Jakubowym w naszym mieście. Ma swoją stronę internetową, tam po prawej stronie jest link do tego Ostatni Warmiacy i Mazurzy. W takich 5, 7, 10 minut takie filmiki paradokumentalne pokazujące nawet przyjście tutaj w sytuację przed wojną, 45 i po wojnie, co się z tą ludnością działo, bardzo fajnie zrobione. Jest także, był taki realizowany program okresu Wiata. I część tych materiałów jest na stronie Muzeum Warmii i Mazur, gdzie można ludność narodową z Kresów wtedy posłuchać, zobaczyć ich zdjęcia, dokumenty osobiste. Także jakbyście chcieli, może ktoś z waszych dziadków, czy pradziadków już pewnie z tamtego terenu pochodzi, to też zachęcam do obejrzenia. Jeszcze są filmy oświatowe nagrane. Filmy są do wypożyczenia w Bibliotece Pedagogicznej i te filmy pokazują zarówno naszych tutaj znanych działaczy, jak chociażby Władysława Gębika, Marię Zięta Rymalewską, ale także są sfilmowane baśnie i legendy. O Warmińskim Wietrze, legenda o Urmie, o Wieczorze Zjawle. Są pokazane tańce warmińskie, kwara, zwyczaje różne, skansenie, czy to Marię Paną, czy tradycje bożonarodzeniowe, właśnie w oparciu o skansen w Olsztynku i wspomnienia ludności są też nagrane. Tak jak materiał, taki też. Proszę Państwa, chciałam parę slajdów poświęcić gwarze warmińskiej. Tak jak pokazywałam, Edward Cyprys, stary rodowity warmiak i ma swojego ucznia, który już jest człowiekiem dorosłym, ale zaczynał w liceum właśnie, Łukasz Truch, którego dziadkowie byli rodowitymi warmiakami. On z Dywin pochodził i tam się udzielał również w konkursach, także tutaj bardzo jestem wdzięczna, że taki konkurs został zorganizowany. Jak już te elementarze będą częściej może wykorzystywane, możecie Państwo zrobić też taki konkurs z gwary. I ten Łukasz zaczął przyjeżdżać do Edwarda Cyprysa i od niego się uczył. Teraz już sam prowadzi, sam pisze, ale szukamy następnych młodych następców, żeby Pan Cyprys mógł dalej swoją umiejętności przekazać. I kilka slajdów pokazujących, tutaj mamy elementarze tak fizycznie wydrukowane tutaj na slajdach, więc zawsze jest obrazek i tekst, słówka. Zawsze są też ćwiczenia utrwalające, ale z tyłu jest odpowiedzi, także w swoich książkach językowych często nie macie odpowiedzi na pytania, ale tutaj są. I jest też do każdego tomu dołączona płyta, tak to mniej więcej wygląda, że zawsze jest obrazek i ćwiczenia jakieś i to, co się tutaj pokazuje, tak jest w twarzy opisane. I każda linijka jest przetłumaczona, także łatwiej będzie się mówić. To jest jeden z elementów. Teraz dalej. Tradycje muzyczne to też jest nasze niematerialne dziedzictwo. Kilka slajdów o zespołach. Ktoś z Was może w takim zespole pieśni i tańca, warmia tańczy, albo no kortowo to dla studentów, to jeszcze chyba nie. Ale
odkrywać, stroje ludowe są tym artefaktem, czyli tym takim przedmiotem, bez którego taniec, śpiew, tak, także te tradycje muzyczne są tutaj niezbyt niemożliwe, tak można powiedzieć, no bo wyobraźcie sobie, że po barwisku wstaje ktoś ubrany nowocześnie, śpiewa, więc to już jakoś nie pasuje, tak? Więc żeby mówić, czy szczególnie śpiewać, jakieś przedstawienia robić, mówiące o gwarze, czy w tych tradycyjnych, w tradycyjnych strojach poprzez tradycyjną muzykę, no to jednak trzeba całościowo się przedstawiać. I czerwce mamy panią w Litbanku Warmińskim, Krystyna Tarnacka, która już powiem szczerze, robi troszeczkę nawet na zarobek, bo taki czepiec ona bierze nawet 1500 za uszycie i zrobienie tego czepca. Więc dziewczyny, które macie tryk taki do szycia, do wyszywania i będziecie umiały z tego zrobić biznes, to myślę, że jest to w dzisiejszych czasach możliwe, bo jest coraz większe zainteresowanie i strojami, i takimi elementami warmińskimi, a naprawdę musiałam przez prawie 2 lata szukać kogoś, kto by mi to zrobił. Oczywiście nie chciałam tak dużo płacić, tak? Także udało mi się trochę taniej, ale mimo wszystko było to bardzo ciężkie. I sztuki widowiskowe, o których mówiłam, jest coś takiego jak kierwas w Bałdach. Nie wiem, czy znacie ten trakt biskupów warmińskich w Bałdach. Jeżeli nie, to zachęcam tutaj panie wasze nauczycielki, żeby pojechały z uczniami, z jakąś klasą, jedną czy dwiema, na wycieczkę. Tam pierwszy tydzień, pierwsza sobota lipca, co prawda więc już wakacje, odbywa się kierwas, czyli takie spotkanie i ogólna uroczystość, świętowanie, ale w ciągu roku można jechać i tam zwiedzać. Kierwas ten to i ten trakt biskupi jest pomyślany tak, że taka jest autentyczna ścieżka leśna obsadzona 200-letnimi lipami i wzdłuż tej ścieżki są posadowione takie głazy wielkie, które jeden z nich widzicie. Każdy głaz jest jednemu biskupowi warmińskiemu poświęcony, więc od początku, od 1250 roku, kiedy pierwszym biskupem warmińskim został Anselm, aż do współczesnego biskupa jeszcze Wojciecha Ziemby. 50 głazów jest na tej ścieżce prawie kilometrowej i przy każdej jest właśnie tabliczka i trochę informacji, jest taka historia Warmii, a dalej za nią jest ścieżka dydaktyczna, taka przyrodnicza, więc można tutaj połączyć na pewno edukację historyczną z tą przyrodniczą. Dalej trakt wiejski Wendajty. On robi takie różne przedstawienia, również na zamówienie, robi je też takie, powiedzmy, za pieniądze, ale też w okresach zapustów czy jakiegoś czasu kolędowania robi też dla ludności, żeby to zobaczyć i kultywować. Stare, na strychach znalazł ten scenarzysta stare jakieś zapiski, jak to wyglądało i rzeczywiście te dwa przedstawienia, które to opisałam, kolędowanie i zapusty, są zrobione na stary, tradycyjny sposób. Natomiast inne robią takie zabawowo rekreacyjne, ale tych nie prezentowałam tutaj. I jeszcze mamy zwyczaje odpustowe i pielgrzymki. Coraz częściej się właśnie o tych pielgrzymkach mówi. Wy nie żyliście jeszcze w czasach Polski Ludowej, ale wtedy nie było to za bardzo modne, czyli pielgrzymowaliśmy jedynie na Jasną Górę. Natomiast się okazało, że my tutaj w regionie również mamy dużo kościołów odpustowych, gdzie można urządzać takie krótkie pielgrzymki po kilka, kilkanaście kilometrów. I tak ludzie z wiosek różnych, na przykład z Dajtek, każdą trzecią sobotę miesiąca od kwietnia do września się odbywa taka pielgrzymka do Wieczwaru, 15 kilometrów. Także można do Bartonga sobie drzwi. Tutaj macie, znalazłam slajd do Czerwa. Można na taką zdorokę, pana Szłowa też do Wieczwał, więc można się w swoich, tam gdzieś w okolicznych wioskach zorientować. I to jest też taka tradycja nasza stara warmińska, gdzie my dzisiaj idziemy no, tak typowo religijnie, prawda? Natomiast kiedyś ludzie mieli taką potrzebę serca, żeby też się spotkać, a oprócz tych treści religijnych jeszcze takie nawiązanie do tradycji. Zwyczaje bożonarodzeniowe. Tutaj tylko jeden slajd znalazła, kiedy Stowarzyszenie Nasze Gady zbiera dzieci w tej wiosce i dzieciaczki się
przebierają i chodzą od wioski do wioski, jako ci przebierańcy, tam, to znaczy po domostwach i tam pukają, dostają wtedy czy cukierki, czy jakieś ruski, czy jakieś inne rzeczy. Natomiast generalnie jest tak, że jest przegląd grup kolędujących. I to jest taki już takie typowo jakby widowiskowe, bo to jest takie na zasadzie konkursu, tak? Która grupa kolędująca ładniej to przedstawić, jest ładniej ubrana, a ciężko jest jednak namówić młodzież i dorosłych do takiego reaktywowania tej tradycji. No w Olsztynie to chyba w ogóle nie ma racji bytu, w miastach nie było, tylko na wioskach. Więc jeżeli ktoś z Was mieszka w jakiejś pobliskiej wiosce, to się proszę zorientować, czy coś takiego stowarzyszenie lokalne organizuje. I kolejny punkt to jest wiedza o przyrodzie i otaczającej nas rzeczywistości. I tutaj macie świadomość granicy. Nie wiem, czy dobrze potraficie określić granice warmi. Jest to trudne. W niewielu mapach są te granice historyczne zaznaczone. Przeważnie nasze województwo warmińsko-mazurskie jest pokazywane jako całość, a jednak trzeba mieć tą świadomość, że Warmia historyczna miała swoje określone granice i ona była inna niż Mazury. Tak samo kulturowo, bo i gwara była inna, i wystrój domów czasami był inny, religia przede wszystkim była inna. No i tutaj władze samorządowe pomyślały, żeby w niektórych miejscach postawić takie tablice, granica Mazur, granica Warmii. Ta droga po prawej stronie już właściwie nie istnieje, bo też jeszcze przed obwodnicą. Po prawej stronie na górze ten slajd, jak się jechało do Gieczwałdu, tak? Bo tam za Gieczwałdem, a między Gieczwałdem a Podlejkami jest granica Warmii i Mazur. I po lewej stronie to jest głaz, który jest między wioską Żławy a wioską Wąsiorową. To jest głaz pokazujący też tą granicę. I tu jeszcze w stronę, jak się jechało na czerwonym. Nasza przestrzeń kulturowa, tam na pierwszych slajdach gdzieś może przestrzeń kulturowa Suiti jest wpisana jako ten niematerialny dziedzictwo. No uważam, że przestrzeń kulturowa Warmii jak najbardziej zasługuje na wpisanie na taką listę, bo przecież ma jako jedyny region w Polsce mamy największe nasycenie kapliczek. I tych kapliczek w samym mieście jest dużo, a co dopiero w wioskach. W niektórych wioskach jest tak, że są po 3-4 kapliczki, prawda? Na każdym rozwinięciu drogi, na każdej jakiejś ścieżce dochodzącej przy granicach wiosek. Także te kapliczki są bardzo powstały również książki już o tych kapliczkach, więc prace naukowe też trwają, żeby je zidentyfikować w regionie, żeby je opisać i żeby próbować je ratować. I jeszcze tradycyjny pejzaż wsi. Tu mi się udało kilka takich zdjęć zrobić, żeby pokazać, my często jeździmy za miasto, nawet na wycieczki rowerowe i nie widzimy tego, tak? Dla Was tutaj żyjących pewnie czerwone dachy domów i czerwone chaty z czerwonej cegły to jest normalne. Natomiast jak się wjeżdża o strony Mazowsza, tutaj na Warmię i Mazury i ten piękny krajobraz, pagórkowaty, polowcowy teren i właśnie takie, taki obszar, że ta czerwień domów i dachów z zielenią drzew, z jeziorami, czyli niebieskie jeziora, niebieskie niebo, to wszystko jest piękne i to trzeba docenić. I te budownictwa też są bardzo charakterystyczne. Mamy chaty warmińskie, mamy dom z czerwonej cegły, mamy tutaj na rzeźkach dom z białej cegły z czerwonymi ozdobami. Mamy takie działki charakterystyczne, drewniane. Tak, to jest wszystko bardzo tutaj dla nas typowe. I trzy książki w środku Wam pokazałam. Już się architekci też wyspecjalizowali, żeby takie typowe warmińskie budownictwo tworzyć, także można ten krajobraz zachować. I jeszcze archeologia żywa, czyli powrót do tych starych, tradycyjnych rzemiosł. Tutaj mamy i kaflarstwo tradycyjne, i wyplatanie koszy, i wypalanie garnków, lepienie w stylice. Także trochę tam mamy artystyczne. Coraz więcej tych takich ludowych, tradycyjnych rzemiosł się tworzy. I to właśnie na różnych festynach przez różne stowarzyszenia jest propagowane.
dochodzę do konkluzji, a mianowicie to wszystko jest ważne i bardzo wartościowe, ale młodzież jeszcze tego nie docenia. Dlatego dziękuję tutaj za zaproszenie dyrekcji, żebym mogła pokazać i powiedzieć Wam, że w Was właściwie tkwi ten potencjał, tak? Bo my dorośli jesteśmy już coraz starsi. Oczywiście staramy się jeszcze dużo robić, ale jeżeli Wy nie będziecie mieli tej świadomości, że żyjecie w pięknym miejscu i warto o nie dbać i warto je promować dalej, no to potem będziecie mieszkali w takim centralnym miejscu, czyli nic ciekawego tak naprawdę. Cieszmy się, że mieszkamy tu i doceniajmy. Ja zapraszam Was wszystkich na moją stronę internetową www.izabela.pl. Mam tam również galerię zdjęć ze swojej XIX-wiecznej chatki, w której mieszkam, drewnianej. Mamy Muzeum Warmińskiego Wybórstwa, czyli gospodarstwa. Oprowadzamy również wycieczki. Tutaj taka informacja dla nauczycieli. Zapraszam na Facebooka, ponieważ opracowałam podręcznik regionalny i podręcznik regionalny dla Warmii i Mazur, tam znajdziecie też informacje, a także na stronę Turystyka Historyczna UWF na Facebooku. Też zaproszenie na różne wycieczki w naszym regionie. Dziękuję bardzo za uwagę.